Nije mene vubio svoj, jako bih, karijezu pjukarskej. Troszeczkę tam osiągnąłem, ale chodzi o to, że cieszę się bardzo, że prezesi dali mi szansę pokazania się w klubie Olimpia Elbląg. Myślę, że będę starał się, nie może nie myślę, będę starał się wywiązać z obowiązków jak najlepiej. Wiem, że plany są takie, że po prostu ten zespół musi awansować. Bo jest materiał ludzki, jest przychylność miasta, mieszkańców, kibiców i w szczególności władz klubu. I ja, jakby powiedzieć, przyszedłem z tego względu, bo lubię wyzwania i chciałbym, jakby powiedzieć, sobie dopisać do swojego CV kolejny jakiś sukces. Z tego cieszę, że mogę reprezentować was, przede wszystkim kibiców i mieszkańców Elbląga, ale w szczególności zawodnicy, którzy, jakby powiedzieć, mają coś nakreślone jeszcze się przez ten Artymiuka. I ja nie chcę tego zaburzać, bo z nimi rozmawiam. Najstarszymi, jakby powiedzieć, też dyskutuję, jak oni by to widzieli, bo nie po to tu przyszedłem, żeby po prostu ten, jakby powiedzieć, moment, gdzie Olimpia jest na drugim miejscu, jakby powiedzieć, zaprzepaścić. Dla mnie jest, przede wszystkim lubię takie wyzwania. Dla mnie, mówił kierownik tak Wisły Płock, ciebie zawsze tam biorą, gdzie jest lekki, jakiś taki lekki bałaganik, żebyś tam zrobił dobrą atmosferę, żeby było wszystko ok. I ja tak się czuję w tych klimatach. A jak powiem tak ogólnie, to chciałbym naprawdę no jestem młodym trenerem, aby powiedzieć, na dorobkę, chociaż tylko już wiadomo, już mam swoje lata. Naprawdę może być tak, że ja mogę być całe życie skazany na to, że będę trenerem drugo- czy trzecioligowym. Ja, każdy ma jakieś ambicje, każdy chciałby być jakimś trenerem ekstraklasy i czy tam z pierwszej ligi, ale ja rąk nie załamuję, nadal, jakby powiedzieć, podnoszę się i walczę. I myślę, że wspólnie tutaj sam zarząd, rzecznik prasowy, wy również, czyli kibice, mieszkańcy, po prostu razem weźmiemy się, jakby powiedzieć, brutalnie za bary i wniesiemy tą Olimpię do pierwszej ligi.